Witam was bardzo serdecznie w 80. odcinku naszej serii Zagrajmy w Risen 3. 80 to bardzo ładna liczba, na przykład muszę wam powiedzieć, że tyle odcinków, taka ciekawostka, wystarczyło, żeby ukończyć Risena 2. Także jak widzicie, Risen 3 trwa w najlepsze, więc ta seria jest bagatelnie, co ja pierdzielę. No, tak mi wyszło być mądrym, 28 sekund, leciałem z dobrym flow i się spierdzieliło na ryj. Okej, okay, dobra. W każdym razie, Risen 3 jest dłuższy niż Risen 2. Ha, taki wywód. Lecimy dalej. Chcę się dostać do Chani. Jedyne, co nam się udało fajnego, to spławiliśmy wrzoda, aka błotniaka. O nie, Pudzian, jego trzeba pierwszego. Albo dobra, nawet tego gula. No to tak, mamy fajną walkę na sam start. Wow! Ej, Bugul zabije... Znaczy ten, Pudzian zabije mi Patty. Ej, nie poradzimy sobie. Już Patty poległa. Za dużo guli! Jezusie! No, rób uniki. Nie, zginę. Zginę tu. No, cicho ruch. Garda. Jezu, kochany. Jezu, dobrze, Patty ożyła. Ej, ludziska, co się stało? Widzicie te glicze? No takiej ciężkiej walki to ja dawno nie miałem. Ty Patty widziałaś, Patty, ty widziałaś, ty Patty. A jeszcze te glitche mnie martwią. No mniejsza. Dobra, idziemy dalej. Zapisałem to, zapiszę jeszcze raz. Dla pewności. I wchodzimy. 80 odcinek. Czarny gul. Ale to niemożliwe, żeby tu Patty była, bo ona by musiała pokonać te wszystkie potwory, powybijać je. Znaczy, Patty, weź się hangar walnij w łeb Chani, oczywiście, że Chani, no przepraszam. A ciekawe, jak Chani będzie wyglądała, bo przypominam, że Patty wyglądała całkiem inaczej w dwójce niż teraz tutaj w trójce. Więc Chani też może ulec zmianie. Zmianie. I dwienianie. Nie wiem, czy ja nie idę, nie idę. Nie krążę w kółko. Bastard! Aha, za szybkę. No nie, gule, zasrane, zakichane w dupę. I tak dobrze, że są dużo prostsze niż w jedynce. No. Jaj, moja łysa czacha, sobie poradzimy ze wszystkim. Tylko nie z dwoma Pudzianami. Naraz. I co tu jest? Ognisko! Czyli ktoś musi tutaj zaglądać i dorzucać do pieca. Dźwignia. Dźwignia albo ten, albo postument. Wolę dźwignię. Pułapka? Czy nie? A, mamy otwarte to przejście. Spoko, men, spoko. A teraz użyjemy postumentu. Opłacało się nie sprzedawać tych małpek, tych też, no tych ogólnie, tych dziadostw. I co jest w środku? Lewo, prawo. Oj, coś leci. Zwykły pająk. Aha. Halo, jest tu ktoś? Halo, halo. Po kolędzie przybyłem. No nie widzę nikogo. O kurde. O, zapisywanie gry. Oho. Trochę cholera. Chyba niebezpiecznie. Duża przestrzeń. Duża przestrzeń mówi duży boss, tak? Oluju. Ja wiem, co to jest!
O kurde, ludzie kochani, to jest najcięższy odcinek w życiu, ale cicho, słuchajcie. Pokonaj Margoloth, czy jak to tam się nazywa. Uważaj na niespodzianki, które ma w zanadrzu. Jak ja kliknę kontynuuj, to się zacznie piekło. O Boże, pół godziny walki. Ja to jakoś wam powycinam, dobra. Trzymajcie kciuki. O, a przede mną jest długa droga. Ona się leczy! Co kurwa? No chyba was posrało! No chyba was posrało do ciężkiej kurwa nędzy, no! Ona się leczy, ona się uleczyła, no! Co za szmata! Ooo, ty suko!
Jezusie! Jest! Zginęła? Nie, to żyje jeszcze, gówno, no! Jest! Jest! Gin, szmato, gin! O tak! Przyszedł człowiek, kapeć. I cię kurwa zgniót jak pająka domowego. O Jezu. Aż się cały spociłem w pizdu. Normalnie no leci ze mnie jakbym z basenu wrócił. Och, kurde. Ile? Z 15 minut walczyłem z tym gównem. Dobra, zapiszmy grę. Jezu, udało się. Czekajcie, pozbierajmy to wszystko. Jaki dźwięk, jakbym po jakimś głanie chodził. Oj, powiem wam, że posiedzę trochę nad tym odcinkiem i go skrócę. Och. Wszystko? Przecież tu było tona martwych pająków. I tylko tyle mogę obgrabić? No dobra. Jak widzę takie coś, to mam ochotę zostać gejem. Nie no, oczywiście żart. Dobra, pogadajmy. Dowiedzmy się czegoś ciekawego. What is this worm doing in my cave? Co robię? Kicking your ass. Otóż co? You have indeed defeated me. But the more interesting question is, why? So speak. What do you want from Murgoloth? The oldest creature of this world. No, Zeus nie jest zadowolony. Dobra, jesteś najstarszą istotą na tym świecie? You're the oldest being in this world. Bitch? Yes. I have always been here. Long before your kind saw the light of this world. Then you can answer a few questions I have. Answers. That's what they all look for. What are your questions? You may ask but three. Czemu tylko trzy? Przepraszam, to ja tu ci spuściłem łomot. Ty masz robić to, co ja chcę, nie? Straciłem swojego ducha. I lost my spirit. I know. I can see it in your eyes. Your fate is cruel, but in these times you share it with many of your kind. That's why I'm here. I need your help against the underworld. Underworld. It is beyond you, weak human. Zabijasz żyjących na tej wyspie ludzi, tak? Szukam odpowiedniego miejsca do odprawienia rytuału ducha. Nie no, no może na początku tak pogadajmy. You're attacking the people on this island. You humans have changed. You have become a blight on this world. You multiply and think the world is yours. And now you threaten my home. Żaden człowiek nie chce cię zniszczyć. Oni czczą cię jako swoją wyrocznię. No. No human is threatening you. They worship you as their oracle. So, why are your black warriors building a stronghold in my realm? Why are they killing my spawn? Why are they destroying my cave? Tell me, little human. O, spróbuj zagrozić mi jeszcze raz, a cię zabiję. No dobra, no nakląłem się na nią, ale no nie będziemy tak się odzywać brzydko do tej niewiasty uroczej. To nie wina ludzi. It's not the human's fault.
The minions are the biggest threat. Soulless warriors of the underworld. They are not human anymore. You are threatening the wrong species, Margaloth. Lies. I have heard too many of them. The Shadow Lord is wreaking havoc somewhere in your cave. He is the Lord of the Black Warriors and the source of all evil on this island. So, prove it. Find this Shadow Lord, this Sower of Discord, and destroy him. Only then will I trust in your words and grant you assistance. O Boże. Dobra, szukam odpowiedniego miejsca do odprawienia rytuału ducha. I need a good place to perform a spirit ritual. It must be magically shielded. It's said that only an ancient being such as yourself can do that. Magically shielded, you say? That is an easy task for me. No magical spells or artifacts can penetrate my shield if I do not permit them. But I see no reason why I should help you, weak human. You are not a trustworthy creature. Ja nie jestem godny zaufania, tak? Dobra, mniejsza o to. Zawsze chciałem wiedzieć. Tu możemy się spytać o trzy rzeczy. What I've always wanted to know is... O Jezus, pośród mnóstwa... A czekajcie, zapiszmy grę. Zapisz. A wiecie co? Zrobię taki sobie zapis osobny. O nazwie... Ble. I tak poza nagraniem tak się wypytam o to resztę, o ile będę pamiętał, chociaż w sumie nie będę pamiętał. Co było pierwsze, jajko czy kura? Boże, co za kretyn to wymyślił. Dlaczego bogowie nas opuścili? BOOM! O to się zapytam na 99%, ponieważ gadałem właśnie z jednym widzem i on tak mnie trochę wtajemniczył, uświadomił, że światy z gotików się przeplatają ze światem z Rizena. To znaczy, reasumując, to jest ten sam świat, tylko że w różnych epokach. Świat z Rizena to jest ten świat z gotika, tylko że kilkaset lat później. Więc, jeżeli spytamy, dlaczego bogowie nas opuścili, możemy wnioskować, że ona nam powie, że był kiedyś taki człowiek, czy bezimienny, czy niebezimienny, no, albo Robar III, który wygnał tych bogów. Jeżeli tak nam powie mniej więcej, tak, to znaczy, że kolega, kochany mój widz, miał rację. Czy dłużej będzie się martwym, jeśli umrze się szybciej? Kurwa. Jak powstał wszechświat? Też mnie nie interesuje. Dlaczego istniejemy? Dlaczego nie próbowałaś zapobiec wojnie? Czy ludzkość może zwyciężyć w tej wojnie? Jasne, że może, ponieważ ja gram po stronie ludzkości. Dlaczego mogę zadać tylko trzy pytania? Nie zmarnuję tego w ten sposób. Jeśli jesteś pierwszą istotą, to czy to znaczy, że jesteśmy twoimi potomkami? Głupie pytanie, ale też zadam. Ale dobra, no w pierwszej kolejności zadam, dlaczego bogowie nas opuścili? Why have the gods forsaken us? When the gods instruments of power are lost, the creatures of this world narzędzia boskiej mocy, no, to their own devices. The balance has been upset and needs to be restored. But if these instruments could be found, the gods will return. They have not been among us for an age. Your life is too short to take this path. But someone as old as you could. They are gone. Deal with it, human. Ej. Jak nie ma? To chodzi o perło, o te berła, o ten kostur wędrowca, co miał Zuben, i o to berło, co miał Robar. I co, i koniec? Dobra, jeśli jesteś pierwszą istotą, czy to znaczy, że jesteśmy twoimi potomkami? If you are the very first being,
Does that mean we are your progeny? No. I was the first, but not the only one. I don't understand. Have you ever asked yourself where the gods went to? No. Think about it. No dobra. Głupie pytanie. Jak powstał wszechświat? Dlaczego istniejemy? No w sumie bardziej bym się spytał, dlaczego istniejemy, niż jak powstał wszechświat. Dlaczego nie próbować zapobiec wojnie? To też nie chcę wiedzieć. Czy ludzkość może zwyciężyć? Dobra, dlaczego istniejemy? Chociaż coś czuję, że mógłbym się zapytać o coś lepszego. Why do we exist? Our existence is a particularly extraordinary, fateful, fortunate, special, meaningful, and coincidental side effect of the universe. You make it sound as if life has no meaning. For some, that may be. You have asked your questions. But I have said enough. No, i to tak jakby tyle, nie? A nie mogę do niej podejść? No okej. Okay. No okej. Okay. Więc jakby to powiedzieć, zapiszmy grę. No i co, i wynośmy się stąd. Nie wiem, którędy iść, czy tamtędy, no zobaczmy najpierw tu. Odcinek chyba wyszedł zacny. Ja trochę spędzę czasu nad obróbką, więc to co wy co to jest? To są ludzie. To co wy zobaczyliście, to jest forma finalna, więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli pod takim fajnym odcinkiem będzie sporo łapek w górę, chociażby zdycha. Oj, 10 łapek w górę to było coś. O, w dupę, pająk. To bym się cieszył. Dobra, a tymczasem ja się z wami żegnam. Lecę powybijać te wszystkie stworki i widzimy się za kolejne 2 dni. Dobra, więc to był Korangar. Trzymajcie się, kochani, do zobaczenia. Na razie. I cześć.